Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj odcinek taki, który moi widzowie lubią najbardziej, czyli wiadomości i ciekawostki z USA. Mam dla Was trzy newsy i tak naprawdę sama nie wiem, który będzie najbardziej interesujący, ale ocenicie sami. Zaczynamy od tematu znikających bezdomnych i wielkiego czyszczenia, sprzątania w Hollywood. Na ostatnim vlogu, tym z auta, byłam w pewnym momencie dość mocno zdziwiona, bo nigdzie albo prawie nigdzie nie widzieliśmy, nie mijaliśmy żadnych bezdomnych, może pojedyncze osoby o namiotach czy całych obozowiskach namiotów już nie wspominając. Zadaję więc sobie sama pytanie, co się stało z tymi wszystkimi ludźmi, gdzie ich wywieziono, gdzie ich przeniesiono i dlaczego w miejscach takich jak na przykład to, zamiast namiotów widzimy takie ogromne donice z kaktusami. Przyznam szczerze, że sama nie poznaję Hollywood, bo nagle zrobiło się ciszej, zrobiło się spokojniej. I kolejna rzecz, dlaczego akurat teraz robione jest takie wielkie sprzątanie, takie wielkie porządki w mieście? Dlaczego nagle teraz? Tu odpowiedź jest prosta. Oczywiście nie jest to tylko moja opinia czy domysły, ale takie same komentarze można przeczytać w internecie. Zbliżają się wybory i mimo, że Kalifornia nie jest tak zwanym swing state, czyli stanem niezdecydowanym na kogo głosować, kogo wybrać, to i tak rządzący chcą się pokazać. Coś robimy, dbamy, sprzątamy, działamy, chcemy pomóc i szkoda, że nie robili tego przez kilka ostatnich lat, no ale przed każdymi wyborami sprawa się powtarza, więc raczej nikt nie powinien być zdziwiony. Pan gubernator Newsom jakieś 2 miesiące temu wydał rozporządzenie, że lokalne władze mają oczyszczać miasta i miasteczka, usuwać obozowiska, a wręcz egzekwować zakaz spania na zewnątrz. I nawet sam pojawił się na początku sierpnia pod jednym z mostów w Los Angeles i zbierał śmieci. Nie mam zielonego pojęcia, co dzieje się z tymi wszystkimi ludźmi, ale w tym samym czasie obrońcy praw osób bezdomnych twierdzą, że nie przynosi to znaczących rozwiązań, ale jak widać, władze miasta działają. I dla przykładu, tutaj w tym miejscu, gdzie zamknięty jest chodnik, również były namioty, nawet na murze są ślady po pożarze. Pamiętacie, jak opowiadałam Wam kiedyś, że za niepłacenie zobowiązań, za różne rozrachunki, porachunki, czy to kamper, czy namiot jest podpalany, także tutaj właśnie mamy tego przykład. No i mamy również przykład tego, jak miasto czyści i sprząta. No właśnie, moi drodzy, tak. Każe się bezdomnym usunąć, a miejsce jest ogradzane i tak samo wygląda to w przeróżnych miejscach w całym mieście. Stawiają właśnie te słynne donice z kaktusami, tak aby bezdomni nie mogli się rozłożyć. Tylko i wyłącznie mały procent ludzi godzi się na to, aby iść do mieszkań na tak zwany housing program, no bo żeby iść, trzeba być czystym, a niestety prawda jest taka, że ludzie z nałogu zrezygnować nie potrafią. Żeby bezdomny nie mógł przypadkiem rozłożyć się na przystanku autobusowym, to zamiast ławek zaczęto montować takie oto krzesełka. No, pomysł jakiś tam jest, z pewnością ktoś na tym zarobi, bo musi być projekt, przetarg, firmy i tak dalej, ale wyobraźcie sobie, że od 2019 roku Kalifornia wydała na bezdomnych aż, uwaga, $27 miliardów. Jeszcze kilka miesięcy temu można było w internecie przeczytać, że była to kwota rzędu $24 miliardów. Dane aktualne z sierpnia bieżącego roku mówią, że jest to już $27 miliardów. Wyliczono również, że w ciągu tych 5 ostatnich lat na głowę, na jednego bezdomnego wydano $160 tysięcy. W międzyczasie bezdomnych na ulicach nie ubyło, a przybyło, więc ja tak skromnie pytam, gdzie są te pieniądze? Gdzie?
Na koniec dodam jeszcze coś od siebie. Jeśli ktoś myśli, że problem bezdomności zniknie, od tak, to nie, moi drodzy, nic z tych rzeczy. Można powiedzieć, że to trochę podobnie jak z lekarzami, bo pewnie większość z Was zna powiedzenie: pacjent wyleczony to pacjent stracony. Lekarze, pielęgniarki muszą mieć pracę, laboratoria, szpitale, pacjentów, o firmach farmaceutycznych już nie wspominając, więc podobnie jest również z bezdomnymi. Tak stworzony jest cały system, że bezdomni muszą być w naszym społeczeństwie, bo jakby nie patrzeć, czy komuś się to podoba, czy nie, jest to jeden ogromny, wielki biznes. Ktoś zarobi na sprzątaniu, na stawianiu prysznicy, kibli, czy na przykład takich ogrodzeń i kaktusów. Natomiast nie mówię już nic więcej, milczę i przechodzimy do ciekawostki numer 2. Pamiętacie, jak na jednym z moich starych filmików pokazywałam Wam worki na parasole, które są rozkładane, wystawiane w sklepach, galeriach handlowych, w bankach, przeróżnych budynkach komercyjnych dla klientów w okresie jesienno-zimowym, kiedy pada deszcz? Wtedy dość sporo osób w komentarzach zwróciło mi uwagę, że nie, w Europie by to nie przeszło, dlatego że Europa całkowicie odchodzi od plastiku. Kiedy nagrywałam odcinek na naszym tutaj osiedlowym targowisku, czy na przykład ostatnio pokazywałam Wam zakupy spożywcze i mówiłam o cenach, jakie mamy tutaj aktualnie w Los Angeles. Wtedy również pisaliście, że no, dużo plastiku, że wszystkie rzeczy osobno popakowane do worków, czy trzeba, czy nie. I tak, muszę Wam przyznać rację, jakby nie patrzeć, Ameryka wręcz tonie w plastiku. I kiedy ja jestem w sklepie spożywczym przy kasie, czy chcę, czy nie, to na przykład zamiast do jednej siatki pakują mi to do dwóch. Kiedy zwrócę uwagę, że jedna siatka wystarczy, to albo udają, że nie słyszą i dalej pakują do dwóch, albo kiedy powiem, że no, mamy za dużo plastiku i żeby wepchnęli wszystko po prostu do jednej torby, to patrzą na mnie jak na głupka i dalej pakują do dwóch siatek. I tak podczas ostatniego głosowania kalifornijscy ustawodawcy przegłosowali projekt ustawy, który ma całkowicie zakazać używania plastikowych siatek, takich właśnie jak ta, we wszystkich sklepach spożywczych na terenie całej Kalifornii. Projekt czeka na głosowanie, zanim zostanie przekazany do gubernatora do podpisania. Trudno jest powiedzieć, czy gubernator to podpisze, czy nie, bo jeszcze się nie wypowiedział na ten temat. Jeśli się rzeczywiście tak stanie, to klienci będą musieli albo przynosić ze sobą swoje siatki, na przykład tego typu siatki materiałowe, ta akurat jest zrobiona ze sznurka, albo na przykład płacić przy kasie 10 centów za siatkę papierową. No i podobna sytuacja jest również z pojemnikami plastikowymi, do których są zapakowane wszędzie wszystkie owoce. No i te pojemniki wyglądają mniej więcej w ten sposób. Natomiast podczas moich zakupów, dokładnie w tym tygodniu, szeroko otworzyłam oczy, kiedy nagle zobaczyłam truskawki zapakowane w papierowym, tekturowym pudełeczku. Oczywiście uśmiechnęłam się i pomyślałam, no da się, jednak się da. Sytuacja identyczna z łyżkami, no powiedzmy sobie w cudzysłowie, ze sztućcami plastikowymi, tymi jednorazowego użytku. Wszystko wszędzie dostajemy w ten sposób, opakowane również folii. Natomiast w niektórych miejscach zaczęły pojawiać się już takie oto drewniane, jednorazowe łyżki, widelce. I powiem Wam szczerze, że jak dla mnie przykładowo rurki papierowe są całkiem okej, ale kiedy na przykład mam zjeść gdzieś na mieście jogurt taką jednorazową drewnianą łyżką,
przy której nawet gdzieś, jak się przyjrzę, odstają drzazgi, no to nie jest to zbyt fajne. No i jakoś tak dziwnie na języku, dziwnie w ustach, także tego nie lubię. Jeśli ktoś z Was ma jakieś swoje doświadczenia związane z takimi drewnianymi łyżkami, widelcami i tak dalej, to napiszcie o tym w komentarzu. Tymczasem przed nami trzecia, ostatnia ciekawostka dzisiejszego odcinka. Myślę, że może być troszkę szokująca, ale musimy przenieść się w inne rejony miasta. Vending machine, czyli szafa sprzedająca batony, chipsy, napoje. Wynalazek popularny, znany na całym świecie, więc myślę, że dodatkowo przedstawiać nie trzeba, ale czy Wy widzicie to samo co ja? Wyobraźcie sobie, że ludzie zaczęli tak kraść, że musiano zabezpieczyć, zakratować automat sprzedający batony. Kiedy zobaczyłam to pierwszy raz, byłam w ciężkim szoku i stwierdziłam, tak, wrócę tutaj z kamerą. Na sam koniec dodam tylko, że znajdujemy się w dzielnicy, która nazywa się Studio City, gdzie średni roczny dochód gospodarstwa domowego to 135 tysięcy dolarów. Natomiast średnia cena domu jednorodzinnego 2,2 miliona dolarów. Powiem szczerze, nie mam więcej żadnych pytań, natomiast jeśli Wam podobał się ten odcinek, jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zobaczyliście coś ciekawego, dajcie lajki, piszcie komentarze, wtedy będę wiedzieć, że chcecie więcej tego typu filmików. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pa, pa!